Dzień dobry Państwu. Dzisiaj równość w różnych naukach z punktu widzenia różnych nauk. Terminy równość, równe, jednakowe to jest termin w filozofii znany. Oczywiście zawsze chodziło o grupy, przedmioty, osoby, procesy, okoliczności. W odniesieniu natomiast do konkretnej cechy warto wskazać, że równość nie oznacza tożsamości, czyli równość nie oznacza, że coś jest takie samo. Natomiast oczywiście równość ma również związek filozoficzny z podobieństwem. Tylko że takie rozwiązanie, jeśli będziemy mówić o równości w tym kontekście, abstrahując od społeczeństw, od społecznych kontekstów, w tym momencie zacznie on być, to pojęcie zacznie być bardziej abstrakcyjne. I wobec tego zaprosiłem dzisiaj, żeby ukonkretnić to pojęcie, doktor habilitowaną Annę Rakowską-Trelę, prawniczkę, adwokatkę, byłego samorządowca, trudno mi wychodzi feministyczna wersja samorządowca, doktor habilitowaną nauk prawnych, profesorkę Uniwersytetu Łódzkiego, konstytucjonalistkę i badaczkę prawa wyborczego. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie profesorze. Profesor doktor habilitowany Paweł Łuków, filozof i etyk, profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, specjalizuje się w etyce, zwłaszcza Immanuela Kanta, neokantyzmie, bioetyce, filozofii medycyny i jest także redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Etyka. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jest z nami także dr Andrzej Kompa, bizantynista, starożytnik, genealog, historyk zasadniczo rzecz biorąc, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UEU, jakości kształcenia w kadencji 2016-2020, prywatnie także aktywista ruchów emancypacyjnych. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i właśnie chciałbym wobec tego zapytać, co może prawnik konstytucjonalista powiedzieć w kontekście zwłaszcza ostatnich spraw związanych z słownym odmawianiem równości, odmawianiem nawet ludzkości pewnym grupom społecznym w Polsce. Co może prawnik konstytucjonalista na ten temat powiedzieć? Pani profesor? Z punktu widzenia prawa w ogóle, no w szczególności prawa konstytucyjnego, jakiejś, nie wiem, filozofii prawa, podstaw filozoficznych prawa, może ja nie jestem specjalistką w tym zakresie, na pewno na ten temat zaraz będzie mówił więcej pan profesor. Te ostatnie wydarzenia są nie do przyjęcia, są przerażające i są absolutnie niedopuszczalne. Tak jak powiedziałam, ja nie będę mówiła o tych podstawach, które legły u przyjęcia konstytucyjnej zasady równości. Natomiast no, zwrócę uwagę może właśnie na te konstytucyjne uwarunkowania, które nie pozwalają na wykluczanie jakiejkolwiek grupy z jakiejkolwiek przyczyny, bo my ostatnio mówimy o jednej przyczynie, no ale to przecież nie jest jedyna, o której w ostatnich latach się mówi, z której to powodu próbuje się niektórych ludzi wykluczać bardziej lub mniej i to jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście jeśli spojrzymy w przepisy konstytucji, to najważniejszym przepisem, najważniejszą normą, którą tutaj należy przywołać, jest artykuł 32, który stanowi, ja go odczytam, wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tak? Tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek kryteriach rozumienia tej równości. Wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Może nawet warto na to drugie zdanie też zwrócić uwagę, dlatego że przecież te wypowiedzi, o których mówimy, są to wypowiedzi piastunów władzy publicznej, a więc tym bardziej niebezpieczne. Ustęp drugi tego artykułu mówi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym i znowu z jakiejkolwiek przyczyny. Czyli tutaj ustrojodawca pozostawił no, zupełnie otwarty katalog z jakiejkolwiek przyczyny. Tak? Tutaj nie możemy mówić o dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Nie są to oczywiście jedyne przepisy konstytucji, które wskazują, że równość
w szczególności równość wobec prawa, jest niezwykle ważną wartością. Musimy bowiem pamiętać, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym, czyli dobrem wspólnym nas wszystkich, znowu bez jakichkolwiek wykluczeń i wyjątków. To jest artykuł pierwszy. Artykuł drugi. Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Trudno sobie wyobrazić demokratyczne państwo prawne, w którym nie byłaby przestrzegana zasada równości. Artykuł 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. No, jeżeli każdy z nas ma przyrodzoną i niezbywalną godność, no to każdy z nas musi być równy. Oczywiście, jeśli chodzi o to konstytucyjne rozumienie równości, to też nie jest tak, że, tak jak już pan profesor zresztą wspomniał w tym krótkim wstępie, że każdemu z nas, każdy z nas musi być traktowany dokładnie tak samo, powiem kolokwialnie, każdemu z nas należy się to samo, tyle samo. Jest tak, że no, ludzie dzielą się na pewne grupy, silniejsze, słabsze, tak? I ustalając tę równość, musimy także brać to pod uwagę. Ale to po to, żeby tym słabszym pomagać, a nie po to, żeby niektórych wykluczać. Tak więc podsumowując, te wypowiedzi piastunów organów władzy publicznej, które słyszeliśmy w ostatnim czasie, no z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości są absolutnie nie do przyjęcia, są w demokratycznym państwie prawnym, które jest dobrem nas wszystkich, porażające i powinny być piętnowane nie tylko przez środowisko naukowe, przez różne środowiska, stowarzyszenia, które działają na rzecz praw człowieka, ale także przez inne osoby czy przez inne organy. Tak? To powinno się spotkać z natychmiastową i stanowczą i rzeczywistą reakcją. Dziękuję. Dziękuję pani profesor za to wprowadzenie konstytucjonalistki. Teraz chciałbym zapytać filozofa etyka, jak to z jego punktu widzenia wygląda, panie profesorze? Ja może spróbuję od trochę innej strony powiedzieć o równości. A więc po pierwsze myślę, że w pewnym sensie nam spowszedniało to, że mówimy o równości. A uważam, że sam fenomen tego, że mówimy o równości, już jest godny uwagi. Jest godny uwagi dlatego, że w pewnym sensie równość jest czymś takim, co nie wymaga uzasadnień, nie wymaga usprawiedliwień. Tymczasem my znajdujemy się w społeczeństwie, w którym wciąż musimy przekonywać, że jesteśmy ludźmi, że jako ludzie jesteśmy istotami równymi. Musimy przekonywać innych. Natomiast rozmaici piewcy nierówności wciąż nam przypominają, że jednak nie jesteśmy równi i będą nam wmawiali, że nie jesteśmy równi. I co ciekawe, oni mają poczucie, że muszą podać argument, dlaczego nie jesteśmy równi. A więc wskażą na rasę, na orientację seksualną, na płeć, na cokolwiek. Czyli myślę, że to jest rzecz niesłychanie ważna, że my dyskutujemy o czymś, co w pewnym sensie, jak mówię, nie powinno być przedmiotem dyskusji. To znaczy powinno być oczywiste, że nie usprawiedliwiamy się z tego, że żądamy przyzwoitego i równego traktowania. Tymczasem cały czas, kiedy domagamy się równości, kiedy stawiamy opór tym, którzy podkreślają czy wymyślają tak naprawdę najczęściej rozmaite nierówności, zaraz powiem dlaczego sądzę, że wymyślają, to my w cały czas jak gdyby gramy w tę grę, to znaczy gramy w grę ludzi, którzy, i teraz pozwolę sobie na dosyć zdecydowaną ocenę, którzy idą na łatwiznę. To znaczy ci, którzy podkreślają czy wymyślają, jak mówię często, rozmaite nierówności, to jakoś mam takie dziwne wrażenie, że to są ci, którzy nie chcą się napracować, żeby zdobyć status, żeby być kimś ważnym, żeby być docenionym. Ponieważ jeśli zadeklarujemy, że pewna grupa ludzi, jakkolwiek zdefiniowana, najlepiej tak, żeby było nam to wygodnie, jeśli to zadeklarujemy, to nie musimy nic robić, aby z nim wygrać. My po prostu mamy wygraną w kieszeni bez grania. Więc wszyscy ci, którzy wciąż mówią, że na przykład ktoś jest gorszy dlatego, że jest innej rasy, dlatego, że ma inny styl życia od mojego, jeżeli ja coś takiego mówię, że ktoś jest gorszy z tego samego, tylko z tego powodu, albo ma inne poglądy polityczne, to w ten sposób tak naprawdę mówię, to nie jest ktoś, z kim, kto jest godny tego, abym ja z nim konkurował.
ale tak naprawdę ktoś taki mówi równocześnie, ja jestem tak leniwy, tak słaby, że ja nie jestem w stanie stawić czoła komuś w prawdziwej konkurencji. I myślę, że to jest niesłychanie ważne. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, że my w kulturze zachodniej bardzo często mówiliśmy o wolności indywidualnej. I myślenie o wolności jednostki zazwyczaj ma taki charakter, no właśnie, jest skierowane na siebie. Ma taki charakter ku sobie. W momencie, kiedy zaczynamy mówić o kwestiach równości, to zaczynamy myśleć o innych i dostrzegać ich. A przede wszystkim zaczynamy dostrzegać kontekst naszej indywidualnej wolności, że ta nasza indywidualna wolność funkcjonuje w pewnym kontekście społecznym i jedynym sensownym w społeczeństwie demokratycznym kontekstem dla wolności jest równość. Wolność i równość, ja mam wrażenie, są dwiema stronami tej samej monety, tego samego medalu, który możemy sobie nazwać prawami człowieka, możemy sobie nazwać go przyrodzoną godnością każdej istoty ludzkiej. Na rozmaite sposoby możemy artykułować to, że po prostu uważamy, że każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest tak samo ważny i nie ma, każdy, kto będzie mówił, że ktoś inny jest mniej ważny, że czyjeś sprawy są mniej, się mniej liczą, to będzie albo szedł na łatwiznę, albo musi podać bardzo mocne powody, dlaczego miałoby tak być. Do tej pory nie znam jakichś szczególnie mocnych powodów, żeby twierdzić, że ktokolwiek z nas jest, za przeproszeniem, mniej równy od pozostałych. Dziękuję bardzo. No, mnie się kilka pytań nasuwa już, ale może najpierw, panie doktorze Andrzeju Kompa, jak to wygląda od strony historyka i aktywisty? Od strony historyka to jest bardzo skomplikowane na długi wykład, a nie na takie krótkie spotkania, ale poczucie, że ludzie rodzą się równi, pojawiało się już u Greków. I to już Grecy dali nam intelektualnie, czy raczej myśliciele greccy, bo to w żadnym wypadku nie oznacza, że wszyscy Grecy podzielali ich poglądy. Myśliciele greccy dali nam takie właśnie przeświadczenie i jednocześnie poczucie też tej polityczno-społecznej isonomii i segorii, równości w prawie, wobec prawa i równości publicznej wypowiedzi. Ale też ci sami Grecy, nawet w tych najbardziej modelowych naszych wzorcach demokratycznych, chociażby demokracji ateńskiej dojrzałego okresu klasycznego, byli społeczeństwem niezwykle nierównym. Nawet sytuacja obywatela i żony obywatela, która właśnie nie była obywatelką, a była żoną obywatela, nie wspominając już o sytuacji metoików, ludzi obecnych w mieście, nie będących obywatelami, niewolników, stawiała poszczególne grupy tych niewielkich, kilkunasto, kilkudziesięciotysięcznych społeczności obywatelskich w sytuacji wewnętrznej nierówności, zwiększanej jeszcze, jak wszędzie od rewolucji neolitycznej, przez kwestie własności, i, ale też i wpływu społecznego. Do pewnego stopnia świat, który nas otacza, tak jak mówiła pani profesor, tworzy grupy silniejsze i słabsze poniekąd naturalnie. I stąd późniejsze kultury i późniejsze państwowości, każda inaczej mierzyły się z tą kwestią. To zresztą nie jest tak, że w średniowieczu z kolei usankcjonowano nierówność jako coś zupełnie naturalnego. Takie rozumienie choćby świętego Tomasza z Akwinu byłoby nieco uproszczone. Bizantyńczycy, co często podkreślają bizantyniści, na przykład Aleksander Każdan, w pewien sposób także byli równi. To znaczy, zdjąwszy ten poziom indywidualizmu, przynajmniej w deklaracjach teologicznych czy filozoficznych, Bizantyńczycy nadal właśnie w świetle takich idei pozostawali równi wobec Stwórcy, tak? Wprost kinezis wobec Boga, ale jednocześnie jako poddani władcy, muszący wykonywać obowiązki jego urzędników, choć przecież to samo Bizancjum pokazywało jednocześnie, że wobec złego władcy można się zbuntować i jeżeli ten, kto się zbuntuje, to trochę tak jak też w Chinach, władzę swoją straci, to ten, kto ją zyskuje, widocznie zyskał ją legalnie i Bóg go wspierał. Z kolei ewidentnie poczucie równości, które przebija też przez teksty epok przednowożytnych,
wyraźnie, tak jak my je rozumiemy, pojawia się z okresem wieku rozumu i oświecenia, ale takie poczucie, do którego ja jestem jako aktywista przywiązany, zyskuje w świetle doktryny praw człowieka. I to konstytucjonalizm najpierw, a potem prawa człowieka usankcjonowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ale także przecież w naszej Konstytucji, także w aktach prawnych Unii Europejskiej, stanowią o tym, że jesteśmy równi i powinniśmy o tę równość walczyć i zabiegać. Niczego innego nie robię, zresztą znalazłszy się 5 lat temu tak naprawdę przypadkiem, bo nie sądziłem, że skala mojego aktywizmu będzie aż tak duża. Znalazłszy się 5 lat temu w samym środku opozycji ulicznej w Łodzi, Kodu Obywateli RP i także kampanii przeciw homofobii. Te dwa elementy walki o równość są jak część ogólna i część szczegółowa, powiedziałbym. I tak to z mojej perspektywy wygląda. Przepraszam za ten strasznie duży skrót historyczny, ale tego nie da się w 5 minut powiedzieć. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj też bardzo wiele rzeczy się pojawiło. Rzeczywiście ten skrót był niesamowicie błyskawiczny. Bardzo dziękuję za niego. Sprawa jest ewidentna, że tutaj pojawiają się takie wątki, które już pojawiały się wokół tych wydarzeń ostatnich dni. Mianowicie na przykład rektor Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Antoni Różalski, zaapelował do środowiska akademickiego jako jeden z pierwszych, chyba pierwszy w Polsce, o to, żeby nie odmawiać ludzkości członkom LGBT, że to są ludzie, a nie ideologia, i zaapelował o solidarność względem nich. W wypowiedzi pana profesora Łukowa pojawiła się taki wątek, który mi nasunął na myśl, że oprócz równości i wolności, no można byłoby wskazać też sprawiedliwość. Co państwo na to, państwo profesorowie? Jeśli można, ja bym zwrócił uwagę na pewną rzecz. To oczywiste jest, że... Idee moralne nie chodzą w pojedynkę, to znaczy one funkcjonują w pewnych zespołach. Tak jak normy i wartości prawne nie są czymś, co występuje każde sobie, tylko należy je rozumieć w pewnej całości, w pewnym zespole. Ale i naturalnie kwestie sprawiedliwości, oczywiście tutaj też nie jest pora na wykład na temat teorii sprawiedliwości, bo to jest na parę semestrów pewnie, by się zebrało dobrze. Ale myślę, że to trzeba powiedzieć, że istnieją takie ideały i wartości, które są charakterystyczne dla społeczeństw demokratycznych, na których potem można konstruować dalsze, bardziej skomplikowane idee. I wydaje mi się, że właśnie do takich należy idea równości i idea wolności indywidualnej, na których budujemy potem już rzeczywiste systemy czy porządki sprawiedliwości, które możemy taki chyba najbardziej ogólny sposób scharakteryzować. Porządki sprawiedliwości to są systemy dzielenia korzyści i ciężaru życia społecznego. I korzyści i ciężarów nie tylko materialnych, każdych innych, prawda? Również takich, które są związane na przykład z tym, że niektórzy z obywateli mają problem z tym, że na ulicy obok mieszka ktoś, kto żyje według całkowicie innego planu na swoje życie. Dla niektórych jest to poważny ciężar. Życie demokratyczne wymaga tego, abyśmy się nauczyli żyć z takim ciężarem, że ktoś inny żyje według standardów, według których ja nie żyję. I wcale nie musi to oznaczać, że jego standardy są gorsze, bo myślę, że to jest też pewnego element funkcjonowania społeczeństw demokratycznych i społeczeństw opartych na równości. Mianowicie to, żeby zrozumieć, że funkcjonowanie innych ludzi według innych standardów nie musi oznaczać, że ich standardy są gorsze. My wciąż, ja mam wrażenie, w wielu sferach życia społecznego funkcjonujemy w takim oto myśleniu, jeśli ktoś wybrał dobrze, to każdy inny, kto wybrał inaczej, wybrał źle. Ani w moralności, ani w prawie tak być nie musi. Nie zawsze tak jest, a często jest tak, że dwie osoby, które dokonują odmiennych wyborów, mimo to obie ich wybory będą zasługiwały na podobną ocenę. Czyli myślę, że to jest ten element tej równości i wolności w powiązaniu. Czyli demokracja to jest taka gra win-win, czyli wszyscy wygrywają.
To nie w każdej sferze życia demokratycznego, bo to zależy o jakiego rodzaju działania chodzi. Ale na przykład jeśli mówimy o solidaryzmie społecznym, to właśnie on ma zapobiegać temu, aby to była gra o sumie zerowej. Albo przynajmniej, żeby nie było tak, że winner takes all. Chodzi o to, że solidaryzm społeczny polega między innymi na rozpoznaniu pewnej fundamentalnej równości wszystkich ludzi, niezależnie od ich doskonałości, niedoskonałości, cech specyficznych i mniej specyficznych. Chodzi o to, że solidaryzm społeczny mówi, twoja krzywda, twoje cierpienie dla ciebie jest nie mniej ważne niż moja krzywda i moje cierpienie dla mnie. To naprawdę nie trzeba filozofii do tego. Dla mnie jest zdumiewające, że wciąż musimy usprawiedliwiać rzeczy oczywiste, że jesteśmy równi. Ja nie rozumiem, dlaczego to wciąż trzeba... Ja rozumiem, ja udaję, że nie rozumiem. Tylko to, że wiem, że nie rozumiem, to, że widzę takich, którzy wciąż oczekują jakiegoś usprawiedliwienia równości. Oni moim zdaniem po prostu, jak mówię, idą na łatwiznę. A my nie powinniśmy grać w tę grę. To znaczy nie powinniśmy ich przekonywać, że równi jesteśmy. Powinniśmy żądać od nich dowodów. Powinniśmy żądać od nich uzasadnień. My nie musimy uzasadniać. Znaczy my, którzy uważamy, że równość jest po prostu pewnego rodzaju oczywistością. A jeszcze tylko na moment, przepraszam, że się rozgaduję, ale na moment chciałbym tylko wrócić do kwestii tych równych, nierównych, na przykład w społeczeństwach starogreckim czy w średniowieczu. To też taka ciekawa gra, bo jak patrzymy na niektóre doktryny religijne, to one cały czas funkcjonują w ten sposób. Znaczy wszyscy jesteśmy równi, co do zasady. No ale przecież życie społeczne ma swoje prawa i potem słyszymy całe historie na temat nierówności. Więc w pewnym sensie jesteśmy równi, tak, ale w sferze, która na co dzień nie ma nic do rzeczy, to znaczy, w której nie funkcjonujemy. I niestety myślę, że tak było przez większość historii ludzkości. To znaczy na poziomie idei równość była jak najbardziej bardzo często akceptowana i w porządku, ale kiedy chodziło o pragmatykę życia społecznego, to mnóstwo wyjątków, trudności i kłopotów trzeba było jakoś okiełznać, żeby jednak to straszne nierówności, które akurat się okazywały, nam były na rękę usprawiedliwić. Tak wygląda duża część historii. Dziękuję pani profesor. Czy pani profesor coś narzuciło? Tak, mnie się narzuciły dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że no, ja zaczęłam swoją wypowiedź od tego, że przytoczyłam przepis z Konstytucji dotyczący równości, później szereg przepisów, norm, które są z tą równością w jakiś sposób związane. Mówiłam o zasadzie dobra wspólnego, zasadzie demokratycznego państwa prawa, można jeszcze dorzucić zasadę suwerenności narodu, zasadę trójpodziału władzy. One wszystkie w jakiś tam sposób służą równości, to znaczy mają trochę zmusić, a trochę pomóc państwu te zasady równości realizować. One pozostają w bardzo ciekawych relacjach, bo z jednej strony na pewno się nawzajem uzupełniają. Trudno mówić o równości bez zasady demokratyzmu, bez zasady państwa prawa, ale z drugiej strony zdarza się, że pozostają w jakimś konflikcie, może nawet nie konflikcie, a w jakimś napięciu. I wtedy przechodzimy na inny poziom, gdzie trzeba szukać pomiędzy nimi jakiegoś porozumienia, tak, wyważać je. Pojawiają się różne inne zasady, które mówią, która z norm czy która z zasad powinna mieć pierwszeństwo. W Konstytucji mamy też, mówiłam o tych grupach, tak, że no faktycznie, i temu nie można zaprzeczać, mamy grupy silniejsze, mamy grupy słabsze w społeczeństwie. Mamy też w Konstytucji, oprócz tych norm ogólnych, o które możemy odnieść do nas wszystkich tak samo, przynajmniej starać się odnosić je tak samo, mamy też szereg przepisów, które mają właśnie na celu wzmocnić te grupy słabsze. Konstytucja mówi o osobach z niepełnosprawnościami, mówi o dzieciach, mówi o weteranach, gdzieś tam mówi o kobietach też no, w pewien sposób w tym życiu społecznym, uznając je. To też no, Konstytucja to jest akt z 97 roku, ale nadal przecież aktywne są ruchy feministyczne, mówiąc o nierówności płac czy o innych problemach kobiet. Tak więc mamy te przepisy, które mają wzmacniać te grupy słabsze. To też jest aspekt równości, to nie jest nierówność, tak? To też jest ten aspekt
równości, żeby no każdy był traktowany tak, jak tego potrzebuje i żeby mu czasem pomóc tę równość osiągnąć, a nie dawać takie samo pole swobody, tak, które właśnie gdzieś w tym polu swobody ta równość mogłaby się zagubić. Natomiast no, bardzo przykre jest to dla mnie tak osobiście, że teraz to już ostatnie zdanie, które powiem, może trzeci wątek, ale ostatnie zdanie już ostatnie. Bardzo przykre dla mnie jest to, że zaczynamy no właśnie słyszeć o wykluczaniu pewnych grup. Słyszymy to właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, z ust osób, które sprawują najważniejsze stanowiska, najważniejsze urzędy w Polsce. Jest to dla mnie przykre, dlatego że myślałam jakiś czas temu, może w swojej naiwności, że takie problemy mamy już przerobione, tak? Że oczywiście czasem z kimś się nie zgadzamy, czasem czyjaś postawa nam się nie podoba, ale na poziomie tego dyskursu publicznego no te swoje, czasem po prostu kogoś nie lubimy, tak? No wiadomo, że człowiek jest tylko człowiekiem, ma swoje sympatie, antypatie, ale że na poziomie dyskursu jakiegoś publicznego, gdy wychodzimy na zewnątrz, no to staramy się jakoś no, ze sobą żyć i traktować wszystkich równo i tak samo. Natomiast okazuje się, że tak nie jest, że te nasze antypatie wychodzą gdzieś bardzo na zewnątrz i to właśnie bardzo wysoko. I to dla mnie jest osobiście po prostu najzwyczajniej w świecie przykre. Dziękuję bardzo. No, to, co mi się narzuca, to mam ostatnio do przeanalizowania pewną pracę, która traktuje o pisarzu niewątpliwie będącym w nurcie pisarzy LGBT. I tam wątkiem zasadniczym jest wstręt jako pewnego rodzaju emocja, która jest związana z jednej strony z poczuciem identyfikacji, a z drugiej pewnego rodzaju grą eksponowania tego i tak dalej. Natomiast tutaj to, co pani profesor powiedziała o tych odruchach niejako fizycznych wręcz, że ktoś kogoś nie lubi, no to jest rzecz, która moim zdaniem wymaga zastanowienia się nad przestrzenią publiczną, prawda? Czy my mamy, bo uderzające jest na przykład to, że w Polsce jest większa tolerancja względem agresywnych zachowań, nawet nie wiem, w sklepie ogłaszania swojego, nie wiem, poczucia wstrętu względem jakichś osób na ulicy. Jest znacznie większa tolerancja aniżeli w krajach tak zwanej kultury zachodu. Takie mam wrażenie, ale nie wiem. Panie dziekanie, co pan na to? Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć jedną rzecz. Konstytucje państw demokracji ludowej, satelitów Związku Radzieckiego i samego Związku Radzieckiego i po drugiej stronie na przykład konstytucje dyktatur latynoamerykańskich rządzonych przez krwawe i okrutne hunty, pełne były deklaracji co do praw, co do równości i haseł konstytucyjnych, które mogły być wszędzie na świecie uznane za warunek sine qua non przynależności do demokratycznej wspólnoty międzynarodowej. I to, co boli mnie i dlaczego ja protestuję od 5 lat na ulicy, to przecież nie to, że rządzi opcja, która nie odpowiada mi światopoglądowo albo że przeprowadzone są reformy, które mi się nie podobają, bo jako demokrata uznaję, że jeżeli ktoś wybory wygrał, to swój program może realizować. To, co budzi moje największą moją frustrację i poczucie, że muszę w jakiś sposób choćby lokalny działać, to jest dewaluacja i zaprzeczanie pojęć, które są nadal wywieszane na sztandarach, nadal szczególnie często powiewa się nimi na potrzeby wspólnoty międzynarodowej. To przecież zrobił prezydent Duda ostatnio, najpierw atakując razem z tym całym swoim anturażem osoby LGBT, a potem tłumacząc się, że tak naprawdę jest zwolennikiem różnorodności. W języku angielskim tego tweety na potrzeby wspólnoty międzynarodowej pokazywane właśnie tego dotyczyły. Otóż można mówić o demokracji, o prawie, o sprawiedliwości, o równości, jednocześnie deptać konstytucję i deptać prawa obywatelskie,
niemalże każdego dnia. Jest to wyjątkowo cyniczne i godne potępienia, jeśli dzieje się, czy nie, właściwie to jest zawsze godne potępienia, natomiast czy krytycyzmu, natomiast jest to szczególnie niebezpieczne, jeżeli dzieje się w związku z kampanią wyborczą na potrzeby bieżących zysków i wypowiadane jest przecież teoretycznie na poziomie walki z jakąś tam ideologią czy z jakimiś poglądami, ale na końcu wyostrzone przekazem jeszcze właśnie przez tych zwolenników, elektorat, ludzi, którzy z jakiegoś powodu czują się w takiej pozycji, że mogą potępiać czy szykanować ludzi, których nawet nie znają, wyśmiewać, wyszydzać, obrzydzać, ale na końcu dzieją się ludzkie tragedie. I ja nie przesadzam, ponieważ takie rzeczy się w Polsce dzieją i to czasami w najbardziej radykalnych przypadkach prowadzi do samobójstw czy do aktów przemocy, ale często prowadzi po prostu do ludzkiego nieszczęścia, do życia przez lata w samoizolacji, w okrojonej wolności indywidualnej, w poczuciu, że jest się kimś gorszym od innych. I to są sytuacje liczne. Ja znam bardzo wiele takich opowieści. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest, może jeszcze zapytam jedno zdanie pana profesora Łukowa. Jedno zdanie. Ja, trudno mi będzie w jednym, ale powiem taką rzecz, która zwraca uwagę. Być może to jest zbyt abstrakcyjne. Ale jak pani profesor przytaczała artykuły z Konstytucji, to przytaczała oczywiście ze słówkiem, które występuje na początku, a które umyka naszej uwadze. Wszyscy. Zwróćmy uwagę na to, że wciąż musimy podawać wszyscy. Nie wystarczy powiedzieć, że ludzie są równi. Wciąż jesteśmy w świecie, w którym mówimy, musimy przypominać sobie nawzajem, że wszyscy jesteśmy równi jako istoty ludzkie. Co to oznacza? To oznacza, bo tutaj była też mowa na temat siły słabszych i silniejszych. Otóż myślę, że w naszym dyskursie publicznym wciąż jeszcze brakuje pewnej świadomości różnicy między faktem a normą. Kiedy mówimy, że jesteśmy wszyscy równi, to znaczy, że wszyscy zasługujemy, że wszystkim nam się należy równe traktowanie. To nie znaczy, że nam się należy identyczne traktowanie, ale to również znaczy, że przez to, że nierówności rzeczywiste są czymś, co powinno budzić w nas oburzenie i chęć naprawy i poprawy. Więc kiedy mówimy, wszyscy są obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, są równi, to mówimy, wszystkim należy się równe traktowanie. A jeżeli są nierówności faktyczne, to musimy coś z nimi zrobić. Pogłębianie tych nierówności jest nie tylko niezgodne z Konstytucją, jest wręcz wbrew, sprzeczne i z pójściem pod prąd całego ducha Konstytucji. Pani profesor zgodzi się jednym zdaniem z tym? Tak, zgodzę się jednym zdaniem, jeśli mogę. Jest takie powszechne powiedzenie, tak? Nigdy nie oceniaj drugiego człowieka, nie wiesz, jaką drogę przeszedł. I to prawda, gdybyśmy zaczęli myśleć takimi kategoriami, zaczęli myśleć z większą dozą empatii, no to wtedy myślę, że z tą wzajemną równością byłoby też zdecydowanie lepiej. Bardzo Państwu dziękuję. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu, nigdy nie można wyczerpać tak złożonego tematu, ale jest to przynajmniej taki nasz wkład w solidarność z tymi, którzy czują się dzisiaj znacznie gorzej, aniżeli jeszcze przed kilkoma tygodniami z powodu zachowań ludzi na świecznikach, ludzi, którzy mianują siebie mianem elit, traktują siebie jako lepszych i żądają również lepszego traktowania. Także serdecznie Państwu dziękuję za obecność, za głos. Chcę jeszcze dwa słowa dodać, panie profesorze. Bardzo proszę. Ja też chciałem Państwu podziękować, tak samo jak dziękowałem już też panu rektorowi Różalskiemu za to jego ogłoszenie, ponieważ czego w tej chwili doświadczamy, można powiedzieć, że to kampania się przewali i zniknie, ale
to zło, które jest zaszczepiane, ono pozostanie. Ponieważ mnie to także osobiście dotyczy i pisałem o tym ostatnio, jak na siebie bezprecedensowo otwarcie, to chciałem powiedzieć, że im więcej będzie takich głosów i takich spotkań, tym może mniej w przyszłości takiej bezrefleksyjnej niechęci odstręczania i nienawiści dookoła nas. I myślę, że to, że środowisko akademickie przeważnie próbuje ludzi uwrażliwiać, a nie dehumanizować, to jest dobry wzorzec, który można by w naszym społeczeństwie próbować rozprzestrzeniać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozwoliłem panu doktorowi na zabranie osobistego głosu, dlatego że był to w jakimś sensie też impuls, to jego wyjście z szafy, że się tak wyrażę żargonowo, impuls do tego, żeby się spotkać i porozmawiać na temat równości. Wielkie dzięki, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.